Za chwilę Józef Wieczorek przeczyta Państwu swój post. Z punktu widzenia skazanego za ujawnienie informacji niebędących tajemnicą, w sprawie sędziego, który ujawnił i rozpowszechnił ścisłą tajemnicę. Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości podaje bulwersującą społecznie informację, którą trudno uznać za promocję wymiaru sprawiedliwości odbieranego przez społeczeństwo i to zasadnie jako wymiar niesprawiedliwości. Otóż prezes Sądu Okręgowego w Elblągu, Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z Narady Sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, dopuścił się przewinienia służbowego, co spowodowało odwołanie go spełnionej dotychczas funkcji i zostanie także skierowany wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości podaje jednocześnie: Prezes przekazał urzędnikom dokumenty opisujące przebieg na Radę Sędziowskiej objętej tajemnicą. Z tajemnicy tej nikt nie może być w żadnych okolicznościach zwolniony. A ponadto, rozpowszechnienie tych informacji mogło przysporzyć stronom tego postępowania dodatkowego cierpienia i narazić je na szkody. Zastanawiające jest, że dotychczasowa kara dla prezesa za ten czyn jest taka łagodna. W końcu zdrada tajemnicy i to przez sędziego, i to z narady sędziowskiej została uznana jedynie za przebinienie, a nie za przestępstwo. A sędzia nie jest postawiony przed sądem jako oskarżony, tylko grozi mu sąd dyscyplinarny. Trudno, abym tego wydarzenia nie skomentował z punktu widzenia oskarżonego i skazanego w pierwszej instancji za ujawnienie informacji rozprawy sądowej, która tajemnicą nie była, a okoliczności utajniania przez sąd ujawnionej rozprawy wskazują na działania bezprawne sądu, a nie skazanego. Jako dziennikarz na sali rozpraw. Nie zostałem skutecznie poinformowany o tym, że rozprawa zdaniem sądu jest niejawna. Podobno nie mogło być inaczej, bo chodziło o pomówienie oskarżonego wówczas Adama Słomki, a wtedy są takie rozprawy utajnia, o ile oskarżony nie wnosi o ujawnienie rozprawy. Tymczasem pomówiony i sądzony Adam Słomka kategorycznie domagał się ujawnienia rozprawy, zarzucając sądowi łamanie prawa. Ponadto sam działał i to skutecznie na rzecz ujawnienia zapisu tej rozprawy, czego przed sądem nie krył. Prokurator, wnioskując o ukaranie mnie, sam wskazywał, że nie ujawniłem żadnej tajemnicy. Nikomu nie zaszkodziłem, nic nie zarobiłem. Była to robota pro bono. Ale jest taki paragraf, nie wiadomo dlaczego jest, ale jest i trzeba skazać, więc zostałem wskazany. Nie za przewinienie, nie w postępowaniu dyscyplinarnym, lecz w procesie karnym. Artykuł 32 Konstytucji mówi: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Jak widać, nierówność wobec prawa, nierówne traktowanie przez władze publiczne bije po oczach. Jak ktoś nie jest członkiem nadzwyczajnej kasty ludzi, w naszym systemie prawnym jest niczym, nic nieznaczącym przedmiotem, bo przed sądem traktowany jest przedmiotowo. Także dosłownie, bo jak argumentował sędzia w mojej sprawie, skoro przedmiot, kamera, słyszał, to i ja musiałem słyszeć, choć nie słyszałem i sąd żadnych argumentów, żadnych dowodów na zasadność tej tezy nie musi przedstawiać. Nie musi dokumentować wydanego mi rzekomo zakazu ujawniania rozprawy, choć od wielu już lat ludzie zdolni do obsługiwania się słowem pisanym, bez względu na słuch czy niedosłuch, nakazy, zakazy grożące konsekwencjami karnymi, podpisują imieniem i nazwiskiem, dostarczają je obowiązkowo skutecznie, a odbiorca. Podpisywać to ma także swoim imieniem i nazwiskiem, dokumentując tym samym, że skutecznie o zakazie, makazie został poinformowany. Niestety w naszych sądach, w naszym wymiarze niesprawiedliwości, tak nie jest. W tym wymiarze to sędzia, członek nadzwyczajnej kasty ludzi, jest prawem nic mu większego nie grozi, nawet jak łamie prawo. Co innego obywatel, zgodnie z konstytucją, mający równe prawa, jak i inni, także sędziowie. Nawet jak nie ujawni żadnej tajemnicy, za ujawnienie można go skazać. I to jest bolszewicka sprawiedliwość. Tak było i tak jest. I wielu chce, aby nadal tak było, jak było.